Tak zwany tranzyt Merkurego rozpoczął się dziś po godzinie 13. Tranzyt Merkurego, to znaczy, że mówiąc językiem bardziej potocznym, planeta Merkury będzie się przemieszczała na tle tarczy Słońca. Mówiąc jeszcze bardziej potocznie, Merkury będzie próbował wywoływać zaćmienie Słońca, ale nie udaje mu się to tak jak naszemu Księżycowi, bo jest bardzo malutki widziany z tej odległości. Niestety zaćmienie można było zobaczyć tylko przy pomocy specjalnych lunet. Przez największy teleskop to też nie możemy patrzeć, bo nie mamy filtru, czyli rzutujemy na ekran, tak zwana metoda projekcji. A dwa pozostałe teleskopy mają specjalne filtry i tutaj można, ale to tylko przez specjalistyczny sprzęt. Dla wielbicieli astronomii to niezwykle ciekawe zjawisko, dlatego już od południa w obserwatorium astronomicznym uczniowie patrzyli na Słońce. Dla kogoś, kto się tym nie interesuje, jest to taka zwykła czarna kropka, która przychodzi na tarczy Słońca, ale no, dla kogoś, kto się tym interesuje, jest to dość rzadkie i ciekawe zjawisko. Tranzyt Merkurego występuje nieregularnie, czasami co kilkanaście lat, a czasami trzeba czekać nawet 100 lat. Zjawisko potrwa aż do zachodu Słońca.